Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was z kolejną oczywiście motocyklową nowością. Za mną stoi już kolejny motocykl na dywaniku. Jest to Suzuki DL650, czyli ten dobrze znany V-Strom. Słuchajcie, motocykl turystyczny, naprawdę z wyższej półki, z tego względu, może nie tyle chodzi o sam model, bo model na pewno jest Wam dobrze znany, jeżeli trafiliście na to ogłoszenie, no ale myślę, że stan tego motocykla zdecydowanie jest tym z tej wyższej półki. Nie jest to jakaś okazja cenowa, ale okazja pod względem stanu i pod względem gdzieś tam naprawdę fajnego egzemplarza, myślę, że jak najbardziej. Zobaczcie, być może właśnie to ten motocykl niedługo pojawi się u Was. No i uwaga, uwaga! Suzuki DL650 V-Strom. Słuchajcie, motocykl, który naprawdę myślę, że nie trzeba go przedstawiać. No to jest jeden z tych takich cięższych motocykli turystycznych. Cięższych na pewno dla tych, którzy zaczynają, no bo myślę, że ta 650 na pewno jest gdzieś tam jakimś krokiem przed czymś już takim naprawdę ciężkim enduro, czy tam ciężkim turystycznym enduro. To jest naprawdę bardzo fajny, zwinny wbrew pozorom motocykl, no który silnik VC na pewno dostarcza całkiem fajnej ilości wrażeń jak na 650, więc myślę, że można już całkiem fajnie tym motocyklem się pobawić. No i przede wszystkim myślę, że no tutaj na pewno nie będę się gdzieś tam skupiał na samym tym modelu motocykla, no bo pewnie jest Wam on dobrze znany, jeżeli takiej oferty po prostu szukaliście. No ale myślę, że stan tego motocykla na pewno zasługuje na parę komentarzy. Słuchajcie, motocykl z rocznika 2011. Dokładnie, z grudnia 2011 roku, motocykl 100% bezwypadkowy i tutaj jest jakby naprawdę mur beton, jeżeli chodzi o cały ten motocykl, jest fabryczny od nowości, czyli wszystkie te kolorowe elementy są fabryczne, nie lakierowane, nie kombinowane. Tutaj mamy bardzo ładny lakier biały, perłowy. Gdzieś tam to się naprawdę fajnie na żywo z bliskiej odległości mieni. No i to będzie wszystko seria. Naprawdę na tym motocyklu ciężko też znaleźć jakiekolwiek większe zadrapanie, zarysowanie. Oczywiście swoje lata już ten motocykl ma, ale jest bardzo świeży, nie jest zmęczony, nie jest jakiś tam przytyrany życiem. Tych kilometrów też dużo nie natrzaskał, bo uwaga, przekręcamy kluczyk. 40, zaraz zobaczymy ile dokładnie. 40. 3500 km od nowości. No i to będzie 100% autentyk przebieg. Napiszemy to także na fakturze, więc tutaj mamy jak najbardziej gwarancję tego przebiegu. Napiszemy Wam na fakturze. No ale to przede wszystkim myślę, że widać. Nie jest to motocykl, który gdzieś tam zjeździł Europę wzdłuż i wszerz, ale jest też fajnie przygotowany. Tutaj mamy na pokładzie parę takich fajnych bajerów. Oczywiście trochę wyższą szybę. Mamy tutaj handbary, czyli osłony dłoni, grzane manetki, które są sprawne i działają. Mamy tutaj także regulowane klamki. Mamy tutaj zobaczcie oczywiście kanapę obszytą, taką fajnie wyprofilowaną. Myślę, że wygodnie tu zdecydowanie oprzeć sobie dolną część pleców. Mamy całkiem fajny kufer. Oczywiście Givi, czyli ta jedna z tej wyższej półki i model bardzo fajny tego kufra. Był taki dosyć fajnie tutaj oznakowany z poduszeczką dla pasażera. No i mamy przygotowane tutaj pod boczne kufry, czy tam pod boczne sakwy ten motocykl. Niestety no tych kufrów nie dostaliśmy od poprzedniego właściciela, ale no jakby już stala, że pod to są, więc w razie W można sobie już w razie jakichś tam dalszych podróży można sobie śmiało tutaj te kufry zamontować. Jeżeli nie, no to też będzie to służyło jako gdzieś tam fajna osłona tego wydechu bądź po drugiej stronie części tych owiewek, więc myślę, że na pewno nie zaszkodzi takie coś tutaj mieć. No i co? Naprawdę bardzo fajna maszyna. Mamy na tym motocyklu prawie nowy komplet opon. Jest założone tutaj Dunlopki 2021 rok gum, ale naprawdę one są bieżnikowo świetne. Tarcze, klocki, napęd, to wszystko w takim stanie, żeby tym jeździć od zaraz. Więc naprawdę no fajny egzemplarz po prostu. No nie będziemy się tutaj spuszczać, nie wiadomo czego opowiadać, jak żadnych bajek nie będziemy snuć, ale myślę, że jest to naprawdę fajny egzemplarz, z którego po prostu będziecie zadowoleni. Można tym motocyklem tak naprawdę zaczynać fajną przygodę i nie będzie tutaj zawodu. Zawieziemy go także gdzieś tam na koniec Polski bez wstydu, bo to po prostu wygląda fajnie. Nie ma się tutaj czego po prostu wstydzić. No co, no zapalimy go sobie może. Oczywiście coś tam jeszcze wspomnę. Motocykl sprowadzony, ale my przygotowujemy kompletną dokumentację dla Was do rejestracji, czyli tak naprawdę my robimy pierwszy przegląd w Polsce, tłumaczenie, faktura, oświadczenia i tak dalej, więc to my przygotujemy tą gotową teczkę, a wyjdziecie prosto do Wydziału Komunikacji. Rejestracja, ubezpieczenie i koniec. Czyli żadnej akcyzy, recyklingu, cła, skarbówki, do tego nie płacicie, więc jakieś 300 zł trzeba sobie przygotować na rejestrację z ubezpieczeniem. No i macie taką fajną maszynę u siebie pod domem.
Co tu jeszcze mam z takich fajnych bajerów zamontowaną ładowareczkę pod USB, dwa kluczyki do stacyjki, dwa kluczyki do kufra, więc taka jakby totalna baza jak najbardziej jest. No i co, przykręcamy kluczyk, zapon w dół i posłuchajmy jak to pracuje. No i bardzo fajna praca pałki. To jest, jeśli się nie mylę, ten sam silnik, który siedzi w Suzuki Gladius, która jest na nauce jazdy, więc to jest mega toporna i fajna jednostka, nie do zajechania wręcz. Myślę, że to jest śmiało potencjał na, no nie skłama, bo jak powiedział, 200 plus tysięcy, jeżeli chodzi o przebieg, więc fajna jednostka, przy której za wiele też nie trzeba po prostu robić. Co, wpadł sobie już tu swój zakres obrotów, światła długie, krótkie, sprawdźmy sobie kierunkowskazy. Zobaczcie, mamy tutaj zainstalowane jeszcze jako dodatek LED-owe kierunkowskazy. One są takie pływające, więc też jakieś tam fajne bajery. Wyglądają bardzo porządnie. Nie są jakieś tam takie AliExpress Edition, tylko dedykowane chyba do tego modelu i naprawdę są konkretne, więc nie ma lipy, jak to się mówi. Co? Klakson, świdełka są, światło stop nożnego hamulca, no i ten dźwięk. No jest, robi robotę ewidentnie. Zapraszam was wszystkich do nas do Żardowa, żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo. Będziecie mogli usiąść, przymierzyć, jak będzie pogoda, to i przejechać, więc jak najbardziej jest taka możliwość. No ale cóż, no jesteśmy do waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej.